Jan Macha był polskim księdzem ze Śląska, zwanym Hanikiem. Jak nazywała go jego matka? Działał na niekorzyść gestapo, pomagając ludziom. Przez to został wielokrotnie aresztowany i skazany na karę śmierci. Naszym zdaniem Jan Macha jest autorytetem, czyli osobą wzbudzającą podziw i godną naśladowania na miarę XXI wieku. Posłuchajcie dlaczego. Po pierwsze, ksiądz Jan Macha już w roku 1940 przystąpił do szerokiej akcji dobroczynnej, która miała na celu pomoc jeńcom wojennym i więźniom polskiego pochodzenia. Za tę działalność został aresztowany we wrześniu 1941 roku. Ksiądz Macha przez szereg tygodni był poddawany przeróżnym torturom. Zahartowany w biedzie i niewygodach zniósł wszystkie te katusze i nie zdradził nikogo ze swoich współtowarzyszy. A jednak, aby prawu stało się zadość, niemieckie władze policyjne skierowały całą tą sprawę na drogę sądową. Działania Jana Machy utwierdzają nas w przekonaniu, że jest on autorytetem na miarę XXI wieku, ponieważ mimo świadomości kary za swoje czyny, nadal pokazywał swój patriotyzm. Czym teraźniejsze pokolenia powinny się kierować, ponieważ w tych trudnych czasach powinniśmy wspierać się wzajemnie i pomagać potrzebującym, którzy ze względu na swój stan tej pomocy potrzebują. Aby uwiarygodnić naszą tezę, przeprowadziliśmy krótki wywiad z wybitną polonistką Anną Morajko-Forman, która na lekcjach języka polskiego często przywołuje postacie wybitnych jednostek. O Janie Masze stworzyła nawet spektakl. Dlaczego zdecydowała się Pani na przedstawienie postaci Jana Machy uczniom oraz organizowanie przedstawienia o właśnie tej osobie? Zdecydowałam się na przygotowanie tego spektaklu z tego względu, aby w ogóle młodym ludziom, nie tylko młodym ludziom, przedstawić postać księdza Machy. Myślę, że to było bardzo ważne. Po drugie, żeby pokazać, jak wiele jeszcze mamy do odkrycia w kwestii przyszłości. Ilu bohaterów czeka na taką swoją chwilę, kiedy zostaną odnalezieni i pokazani, jak bardzo byli wspaniali. No i wreszcie ten trzeci powód, aby pokazać młodzieży, że to nie jest tak, że pozostali bez autorytetów, ale mają w swojej historii, w swoim otoczeniu bohaterów, którzy świadczą swoimi czynami. Czy uważa Pani, że Jan Macha jest autorytetem dla współczesnej młodzieży? Oczywiście, i to z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że ksiądz Macha w chwili, kiedy zginął, był człowiekiem młodym. To, za co zginął, też wiązało się z jego działalnością jako młodego człowieka. Więc on, jako istota, która dopiero wchodziła w dorosłe życie, to, co w tym życiu młodym jest najpiękniejsze, poświęcił, aby pomagać innym ludziom. Dlatego będąc takim przykładem namacalnym, a zwłaszcza u nas na Śląsku i dla ludzian naszej młodzieży, jest autentyczny. A skoro ktoś jest autentyczny, to może być autorytetem. Także z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że jak najbardziej ksiądz Macha jest autorytetem dla współczesnej młodzieży. W naszym imieniu, za pomoc tylu potrzebującym ludziom, którym ksiądz Jan Macha pomógł, dziękujemy. Kochani rodzice i rodzeństwo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest to mój ostatni list. Za 4 godziny wyrok będzie wykonany. Kiedy więc ten list będziecie czytać, nie będzie już między żyjącymi. Zostańcie z Bogiem. Przebaczcie mi wszystko. Idę do wszechmogącego sędziego, który mnie teraz osądzi. Mam nadzieję, że mnie przyjmie. Nie rozpaczajcie. Umieram z czystym sumieniem. Żyłem krótko, ale uważam, że cel swój osiągnąłem. Bez jednego drzewa las lasem zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też zawita.